Dawid Jary, chronometrażysta Światła Purpurowe. Master wieczoru ogłosi koniec spotkania. Agenda mojego życia dobiegnie końca. Regulamin konkursu życia improwizowanego jest jasny. 50 do 70 lat życia, jeżeli ktoś realizuje podręcznik podstawowego kompetentnego człowieka. Kiedyś nadejdzie koniec. Zacząłem się zastanawiać, jak powinien wyglądać mój koniec, moja ostatnia droga jako Toastmastera. Wniosek jest tylko jeden. Mój pogrzeb powinien być spotkaniem Toastmasters. Tylko w taki sposób będę mógł podsumować to, co w moim życiu najistotniejsze. Ale jak to przeprowadzić? Jak przeprowadzić pogrzeb Toastmastera? Mam kilka sugestii. Po pierwsze, Toastmaster wieczoru. Powinna to być osoba doświadczona i inteligentna. Już to sobie wyobrażam. Ja leżący w moim nowym, przyszłym 24-godzinnym roku i on stojący obok i mówiący: dzień dobry, jesteście na spotkaniu organizacji Toastmasters. I tak dalej. Na tym pogrzebie obowiązują trzy podstawowe zasady. I tak dalej. Do tego wszystkiego oczywiście brawa. Postrzegli ludzie na cmentarzu, niewątpliwie byliby zdumieni. Kolejną ważną osobą jest główny oceniający i to też powinna być osoba doświadczona i inteligentna, ponieważ spotkanie będzie pełniło dwojaką rolę. Po pierwsze, będzie to demo pogrzeb. Po drugie, trzeba będzie ocenić osoby pełniące rolę, na przykład rolę grabarza. Główny oceniający, zgodnie z zasadami klubowymi, dobiera sobie zespół oceniający. I tutaj też mam kilka sugestii. Po pierwsze, gramatyk. No ktoś powie, co to za problem jest być gramatykiem na czyimś pogrzebie, oczywiście czyjąś mowę, słownictwo. Ale mamy konkurs na słowo wieczorem. I wyobraźcie sobie, że gramatyk bierze słowo apodyktycznie. Potem przez cały wieczór leżałbym i słuchał: Dawid Jary apodyktyczny, jego mowy apodyktyczne, jego styl zarządzania apodyktyczny. Błagam, weźcie kogoś aktownego. Kolejną ważną rolą jest oceniająca mowę ciała. I to też powinna być osoba doświadczona. A dlaczego? Ponieważ istnieją niespodzianki. Na przykład odruchy pośmiertne. Wyobraźcie sobie, mówcy przemawiają. Ja leżę i nagle zaczynam ruszać ręką albo nogą. Już sobie wyobrażam ten raport oceniający mowę ciała. Dawidzie, twoja dzisiejsza gestykulacja była dość wyrazista. Jednak lekko sztywna. Dodatkowo cały czas leżałeś w jednym miejscu. Zamiast wykorzystać całą scenę. Do tego wszystkiego mówcy. Mówcy na moim pogrzebie mieli możliwość realizacji projektów zaawansowanych. Na przykład storytelling, mowa numer 5, mowa o znanej historycznej postaci Dawidzie Jary. Interpretive reading, czytanie jednego z najbardziej znanych przemówień Dawida Jarego. Czy wreszcie Le Grand Final, roast pogrzebowy Dawida Jarego. Ktoś zapyta,
Dawidzie, a w jakim obrządku chcesz być pochowany? I tutaj odpowiedź jest jasna. W obrządku, z którym najbardziej czuję się związany. A czuję się związany z pewną sektą. Sektą... Sektą klaskaczy, sektą Toastmasters. Niech więc za duchownego służy osoba Toastmastera wieczoru. I kiedy mówcy będą przemawiać, niech nie siedzi, lecz weźmie któryś z moich dyplomów od CC do ACG i dumnie prezentuje niczym warta honorowa. I już sobie wyobrażam ten ironiczny komentarz w kuluarach. Tyle lat w Toastmasters i nie zrobił dystyngowanego. Na samym końcu każdego pogrzebu najbliżsi biorą garść ziemi i rzucają mu grobę. W przypadku mojego pogrzebu zmodyfikujmy trochę ten zwyczaj. Proszę was wszystkich na tej sali, abyście do mojego grobu zamiast ziemi wrzucili karty ewaluacyjne. Napiszcie w plusach, co było dobre w moim życiu, a w minusach napiszcie, nad czym powinienem popracować. Mam nadzieję, że tych punktów na plus będzie więcej niż tych na minus, ponieważ nad tym już nie będę miał możliwości pracy. Przykładowa karta ewaluacyjna mogłaby wyglądać tak. Dawidzie, wykorzystałeś 100% czasu swojego życia. Dobrze, że już nie przedłużałeś. Ale najważniejsza karta ewaluacyjna będzie pochodzić od najcenniejszej osoby w moim życiu, od mojej żony, Marty. I mam nadzieję, że będzie wyglądała mniej więcej tak. Na plus. Byłeś najwspanialszym człowiekiem w moim życiu. Na minus. Mogłeś więcej zarabiać. Szanowni Toastmasterzy, stanowicie najcenniejszy dar od losu dla mnie. Dzięki wam stoję tutaj. Dzięki wam przemawiam tutaj. I dzięki wam rozwijam się tutaj. Chciałbym, abyście towarzyszyli mi w mojej ostatniej drodze. Takiej, jakim dzisiaj opisałem. Mam nadzieję, że za kilkadziesiąt lat spotkamy się w tym samym gronie. Tylko w trochę innych okolicznościach. Serdecznie wszystkich zapraszam.